Witam was w kolejnym odcinku z gry Cywilizacja 5. Na czym my tu skończyliśmy, bo tak średnio pamiętam. No tak, na umacnianiu naszej armii. Kiedyś powiedziałbym małej armii, teraz tak nie do końca. Dobra, dodatkowe informacje, ile mamy tego wojska. No, dalej mało. Najsilniejszy, co widać. Największą armię ma ta osoba, której nie znamy. No to ciekawie. Dlatego, że nie możemy wiedzieć zbytnio, jakie ma wojsko. Znaczy, chodzi o to, że każdy koleś, każda cywilizacja ma inne, lepsze jednostki. I właśnie się zastanawiam, jakie oni mogą mieć. A nie, oni tu będą stali. Dobra, to zjebam. Chciałem zrobić miejsca dla nich. Ale oni przecież będą pilnować teren, żebyśmy więcej odkryli jego. Dobra, a ci niech się tutaj udadzą. Bezpieczne miejsce. I tak nic nie robią. Tylko tutaj stoją. Ma to chujowy teren, dlatego że... Jakby to powiedzieć... Łatwo mogą mi ich przejąć. Niech będzie to, skoro chcecie. Okej. Okay. Tak, koni nie mam. Ale mam słonie. Tylko, że nie jestem tym... Ganjim. Nie jestem Indiami. Serio, ja się tu dostałem? O kurde. To nieźle. Właśnie, jakby to do YouTube'a mówię, to jest na live'ie, do Twitch'a mówię, nagrywam to na YouTube'a. Przed cywilizacją grałem w CS'a i tak mi chujowo szło. Znaczy, nie licząc tego, że... O, można od razu zobaczyć. Nie licząc tego, że przez pierwsze 5 rund albo mnie crashowało, albo musiałem minimalizować grę. Przez kolejne 10 rund bawiłem się w ustawienia typu jak się skacze, jak się kuca, czym się gada. Szkoda mówić. Aha, to żem ci sięgnął. Z jednej strony mogłem ich zostawić, tylko po to, żeby zwiększyć ich respa, żeby bardziej podekspili, no ale z drugiej strony jak ich stracę, to będzie chujowo. Kurde, mam 2500. Nieźle. Zimę w zbroi, żelazny. Musi ich nieźle chłodzić. Kiedy sami, a chwilę, czy jakoś tak. Biorę zawsze tą, która najdłużej trwa. Gdziekolwiek. To nie opłaca mi się aktualnie. To wezmę, pocisnę wojsko.
Cię zdziwił, kurde. To nieźle wygląda. Góry tylko nie są przejęte. Góry oddzielają mój teren od wrogów. O! Kolejne noski. Po co ja mam tworzyć noski, skoro oni mi dają? Gratis. Oni będą lepsze jednostki niż sami mają. Otaczają mnie państwa miasta, dlatego nie mam zbytnio wojen. A ten jest bardzo krótko. Dlatego boi się bardziej walczyć ze mną, bo by bardziej to stracił. A poza tym on tutaj zbytnio nie ma wojska. Tu. Bo. Znaczy widziałem, że stworzył kolejny. Tu ma wojsko bardziej. Sprawdzę, czy to się dobrze nagrywa. O fuck. Ja jest chyba w jednym. Mogli się mieć też trochę zgubionych klatek. Ale to kurwa zjebam. W ogóle jak go poznałem? Mnie bardzo ciekawi, szczerze mówiąc. Za bardzo. W serio się tu nawet usiedli. Ale zachłani. Czy nie mieli rozkazów? Już mają. A ci dalej potrzebują kamień szlachetny. Złoto. Dobra. Nie da tego. Ale to da. Dlatego, bo ma tego dwa. Nie da. Nie da.
Nie mam nic do zaoferowania. Chociaż nie on. To ja klikam. Tyle. Panie, będę zacofani. Czego musi się? Krzesło mam rozwalone. Niestety, czasem się obniża. Na czerwono. Nie zgodzi się. No. Abym był ucieszony, gdyby się okazało, że jednak się zgodzi. Na ten handel. Dobra, wojna ze mną, okej. Panie, po co ze mną robić wojnę? Jak nam do niej nawet nie dojdziesz. Powiesz wojnę, aby nic cię było podejść. Ale dobra, przynajmniej wszystkich znam. Trochę długo to trwało, bo 300 tura ponad. Że podbij ich w sumie, czym będzie? A może później? Kim się to skończy? Wojny toczy. Dobra, co mi się teraz przyda? O, no, spoko. Szynkton jaki? Spier. Po chuj zaczynałeś się poddać jak tchórz. Nie wierzę. Ja się zastanawiam, gdzie oni są. Trzy tysiące kasy? Jest, jest trochę.
Dobra, ciśnij dalej. To mi się podoba. O, no. Naród. Niech będzie to. Kurde, szkoda. A to było niezłe. Teraz trochę do przodu jestem, z kilkadziesiąt tur. A to już coś. Czterech kuszników, dwóch arkebuzerów i dwóch pikinierów. Plus jeden rycerz. Znaczy ciężko zbrojny. Nie wiem, czy mogę ich ulepszać, ale tam olać to. Zbrojownia. Może być. Po armijkę. Louvre. Dobra, jeszcze 13 tur. Albo aż 13. Waszyngton mądry z Ameryki. Mądry? Okej. Okay. Dziwne, ale okej. Okay. Co za chum? Jak daleki? Ciekawi mnie, gdzie w sumie. Niedługo będzie 1900 rok. Ale nie mam pikinierów i kuszników. Też w sumie mam arkebuzerów. Gdzie pojebało? Nowy Jork. Co? Jak to wygląda? Tu 4, tam 4. Co ten Twitch będzie ładował pół godziny? Węgiel, dobra. A, w sumie ich wezmę. Czego nie ma, szczerze mówiąc. Dobra, wypuść ich. Może coś znajdą, w co wątpię. Dobra. A niech będzie to. Czemu nie? Dobra. Gle startuje Twitcha jakby co? Więc jest do komentarzy. Zobacz,
ราเชื่อว่านี่เป็นข้อเสนอที่ยุติธรรมสำหรับทั้งสองดอบเดียวพี่เจ้าโอ้ wracają. Co ich tu sprowadza? Chociaż w sumie przydadzą się. Dobra, 8 jednostek. No, tutaj 3 się zmieszczą. Lecz trzymam na odległość, dystansowe, więc tu 3 się zmieści. Weź się. Pierdziel, żeby inaczej nie powiedzieć. Chcesz sojusz, to po prostu pokój. Bez targowania się. Chcesz pokój, szykuj się na wojnę. Dobra, to w następnym odcinku po prostu będę to nagrywał. O, strzelcy, zajebiście. Ulepszę ich, potem będę mógł atakować. Why not? Ale to raczej będzie w następnym odcinku. Oczywiście następny odcinek też będzie na live'ie. Tylko po małej przerwie. Deklaracja przyjaźni. Okej. Wisisz pusto? Nie ma. A, dawaj uniwersytet, czemu by nie? Dobra, wojsko to dopiero... Nie wiem, za jakieś 5, nie wiem, 10 tur, rozumiem jeszcze. Poczekam z gwintowaniem. Szkoła nie, świątynia. Albo klasztor. Zwa do kultury. Ciot chamie.
Panie! Teraz tam do ciebie pójdę. Ja ci kuźwa dam pokój za wszystkie moje rzeczy. Okej. To kiedy? Tyle, tyle masz miast? Zgodź się na taką. No, to nie ma sojuszu. No, dam takim samym, tak samo hojny sojusz, jak ty chciałeś mi dać. A że się kurde nie zgodziłeś, to nie moja wina. O, wiele uniwersyteta. Opera. A jak żeby inaczej? Dobra, moja złota era dobiegła końca, ok. Śmiałbym się, przypadkowo akceptuję tamtego sojusz, co mi podpieprza. Wszystko prawie. No może nie śmiałbym się, ale bym się bardziej wkurzył. Ale szczegół. Dobra. Gwintowanie mi już się kończy. Strzelcy. Kogo lepsze? Znaczy, niby teoretycznie można łuczników ulepszyć na strzelców, jeśli dobrze pamiętam, ale praktycznie no to średniawo. Dlatego, że łucznie są na dystans, a strzelcy już nie. W tej grze. O, ropa. A ropa mi się zajebiście przyda. Dwadzieścia pięć ataku. Nie wiem, oni się przydadzą. Trzech będzie napieprzać z bliska, a kolejnym trzech z daleka. Dobra. A, jeszcze o tych zapomniałem. O kurde. Chociaż w sumie tu pójdę.
To nie jest drunk. Raczej w sumie teoretycznie bym. Jak chcesz to można nazwać teraz drunk stream, ale to tylko jedno piwko. A mam 21 lat. Jak wypowiem wojnę, to wojsko mi się cofnie, jak dobrze pamiętam. Pijany. A ten znowu sojuszem za prawie 4000. A plus jeszcze inne rzeczy. Gdy ja miałem atakować na niego, to wróg się zjawił nagle. Serio. Dobra, next. Nie mam dziewczyny. Dobra, tych przynajmniej się gra. Dobra, tym mieszem strzelę. O fuck, zjebam. Mogłem to. Chociaż z drugiej strony. Nie, nie, wolałem co innego. Bo to no to 8 tur tylko by minęło i było jak najbardziej okej. Okay. Chociaż ciężko stwierdzić, czy to był błąd. Bo w sumie aluminium mi się jak najbardziej przydałoby. Wielkiego generała wzięli sobą. Dobra, ci się zajmą walką z nimi. Drank 24 godzinny. Raczej by się nie udał. To praktycznie niemożliwe jest. Raczej jakby kilka piw, to okej. Okay. Ale wódkę to już było ciężko. Było mega przejebaniem. Raczej kiedyś robiłem 24 godziny live. Raz udanym, raz nie, z powodu... No żeby dużo nie mówić, chorej nogi. Którą w sumie mam do dzisiaj. W sumie już mam problem z tą nogą pół roku chyba.
O ponad pół roku. I raz robiłem drunk stream, chyba 5 godzin trwał, jeśli dobrze pamiętam. Piccolo, panie. Takich mocnych trunków to ja nie mogę. A jakby co, to też nagrywam do siebie na YouTube'a. W sumie miałem już kończyć nagrywanie jakiś czas temu. Ale że trwa walka. Szkoda, że nie zabiją. Ale w sumie ten sięgnie. Okej. Dobra. Jednym sobie cofnę. Na wszelki wypadek. Ustrój. Dobra. Albo dawać to. To mi się bardzo przyda. Aksor, wita YouTube. Stream do drugiej w nocy. Co oni? Przepraszam bardzo, czy oni atakowali na mnie? Czy sobie po prostu przepływali, a ja ich niszczyłem? To ci, którzy chcieli ode mnie miasto. 4000 kasy, a przepłynęli sobie. Można i tak. Po streamie jeszcze będę musiał postawiać filmiki na YouTube'a i dopiero potem. Dobra. A więc to na tyle. To było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie. Nara.